Czy zdarzyło się wam kiedyś tak, że wchodzicie do aplikacji po melody i wychodzi na to, że macie samą rzecz po angielsku, albo. albo po polsku? Po polsku. oczywiście no po angielsku? No to jeśli tak, to klikamy sobie w profil, klikamy sobie w taką funkcję produkty w innych językach i upewniamy się, że obydwa są zaznaczone. Albo jeżeli, nie, bardzo, nie, albo jeżeli bardzo nie chcecie, żeby Wasze dzieci nauczyły się angielskiego, to możecie odznaczyć. Dokładnie. Albo bardzo chcecie, żeby się nauczyły tylko angielskiego, to wtedy odznaczamy polski. Dokładnie tak. Jest to taki sposób jakby ultimate, czyli taki całościowy do zarządzania tym kontentem, który macie w środku aplikacji. A jeśli Wam coś umknęło i dostałam parę takich informacji, no naprawdę rękę sobie dam uciąć, że tam były trzy sezony po angielsku, ale teraz ich nie ma i nie wiem, taka głupia sprawa, no to właśnie to jest rozwiązanie.